Nie można służyć Bogu i mamonie. To jest bardzo ciekawe, że Biblia pochodzi, podchodzi do kwestii pieniądza z dużą ostrożnością. Słowo Boże jakby było świadome tego, że, że pieniądz może być dla nas niebezpieczny. Czasami nam się wydaje, że posiadanie pieniędzy da nam wolność, spowoduje, że będziemy mogli decydować. Na końcu jednak okazuje się, że pieniądz to wolność nam zabiera. Koncentrujemy się tak mocno na pieniądzu, że płacimy cenę naszych relacji, często również życia duchowego. I pieniądz, który miał dać nam wolność, tak naprawdę staje się przyczyną naszej niewoli. Obyśmy nigdy nie stali się niewolnikami pieniądza. Może stać się szybko naszym Bożkiem, oby tak się nigdy nie stało w Twoim moim życiu. Niech Bóg zawsze będzie na pierwszym miejscu, a z pieniądze korzystajmy, ale w taki sposób by nas nie zniewalał.